Mysi Labirynt, gra od wydawnictwa Kangur, bardzo dziękujemy. Opakowanie jako torebeczka, więc wygodnie się trzyma, przenosi. Wiek 3+. Bohaterkami są myszki, no i takie elementy labiryntu. Tu adres wydawnictwa, wewnątrz 24 elementy obrazkowe, instrukcja. Komponenty z wyglądu przypominają mi kotobirynt, gdzie się poruszało elementami labiryntu, żeby kotki miały dojść do właścicieli, czy tam właściciele do kotków. Zobaczymy, jak to wygląda i o co tutaj chodzi. Dobra, tak. Ile czego tutaj jest? Te były bardzo podobne. Obrazki są inne. No i inna tematyka, bo tam były koty, co myszy, tak? No i przesuwamy, tak? Przesuwamy elementy. Jak dajemy, będziemy przesuwać chyba całe rzędy. I tak. I to funkcjonuje nam nie na kartach, to był na kartach, to nam funkcjonuje na płytkach, więc całkiem fajnie jakościowo. Obrazki wesołe, eleganckie, taka grubość płytki, całkiem w porządku. Tu będą już wszystkie te rozwidlenia. I tu jeszcze, co to jest? Aha, tu jest z jedzonkiem, tu jest, że wchodzi na labirynt, bo wychodzi. Tu, że się też najadła, a tu, że w pułapkę wpadła myszka. A tu nam dzieci kontra rodzice reklamują. Dużo tego opisywaliśmy. Ale ulotkę jest też pokażemy. Kangur co jakiś czas wydaje nowe gierki. Także z tych dzieci kontra rodzice. Natomiast miło, że też zupełnie nowe pozycje wchodzą. Takie jak właśnie tutaj ta myśli. Myśli labirynt, który wygląda bardzo elegancko, no i z kotobiryntem nam się kojarzy. Przy otwarciu tak wygląda Myśli labirynt od wydawnictwa Kangur dla od 3 lat. Dobrze mówię? Dobrze mówię, od 3 lat. Dobra. Dzięki.